Cześć, to Wacław, życie poczciwe, witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj recenzujemy książkę, biografię mojego, jednego z ulubionych ludzi w historii, Karola Gustawa Junga. Wounded Healer of the Soul, an Illustrated Biography. Zapraszam. Po pierwsze, dlaczego powinien Cię być może zainteresować Karol Gustaw Jung? Dlatego, że był to człowiek, który zrewolucjonizował myślenie o psychologii. Dla wielu, o psychę, wiele terminów on właśnie, że tak powiem, wprowadził do współczesnej psychologii, albo do parapsychologii, albo do nauki nie tylko takiej mainstreamowej, ale też dał po prostu tyle do myślenia wszystkim ludziom, też tym, którzy się interesowali jakimś mistycyzmem, jakimiś filozofiami wschodu. Być może, jeśli lubisz Gwiezdne Wojny, być może powinieneś podziękować Karolowi, właśnie Gustawowi Jungowi, bo na nim, na jego pracach fascynował się, wzorował się też Joseph Campbell. A Joseph Campbell napisał książkę o bohateru o tysiącu twarzy, gdzie mamy archetyp podróży bohatera, na którym znowu wzorował się, tworząc Gwiezdne Wojny, Luke Skywalker, tylko gość, który napisał Gwiezdne Wojny. Jung bardzo się interesował snami, analizował sny swoich pacjentów i swoje też oczywiście. I co jest ciekawe w tej biografii, to jest tam dużo rysunków, które oddają to, co się dzieje w poszczególne lata życia. Najciekawsze jest to, że są też tam rysunki Junga, są obrazy Junga, które malował sam, będąc właśnie w różnych stanach świadomości na przykład, albo po prostu obrazy ze snów, obrazy, które odzwierciedlały jego stan psychiczny. I one dużo mówią, nawet mówią więcej niż wiele słów. I drugą wartościową rzeczą jest tutaj naprawdę, że możesz poznać tego gościa tak, jakby to był twój kolega, dlatego że są fragmenty listów, które wysyłał. Jest bardzo fajnie opisana cała historia z Freudem. Być może nie wiecie, Freud był starszym kolegą Junga, którzy się zakolegowali. Jung był młody, wiesz, miał jakieś tam pomysły a propos tego, a propos psychy, skąd się to bierze, ale nie miał doświadczenia, nie miał podstaw naukowych, jeszcze nie był znaną postacią w tym świadku psychologów niemiecko-szwajcarskich. I słuchajcie, Freud zakumplował się z nim dość mocno, wymieniali bardzo dużo listów, ale w pewnym momencie doszło do rozłamu. Doszło do rozłamu wtedy, gdy Freud chciał, żeby Jung został jego następcą, jako ten, który będzie dalej kontynuował jego linię nauk, czyli tego, że psychę i sny, wszystkie te rzeczy wpływają na człowieka z podstawy, jaką jest seksualne właśnie podniecenie. A Jung się z tym nie zgodził i nastąpił ten słynny rozłam, kiedy to przestali się w ogóle do siebie odzywać panowie. I fajnie sobie to poczytać prosto z tych listów, bo jest to historyczna sytuacja w zasadzie, którą możemy poznać po prostu na własne oczy. Ta książka jest dla Ciebie, jeśli też fascynuje Cię wiele rzeczy. Jeśli fascynują Cię rzeczy z zakresu mitu, wierzeń, ludów różnych, psychologii, spirytyzmu, alchemii. Jung stworzył wiele różnych metod, które tu poznasz też w tej biografii. Aktywna wyobraźnia na przykład. To jest taka metoda, którą Jung stworzył, żeby rozwiązywać swoje problemy psychologiczne. Stworzył też pojęcie synchroniczności, o którym już wspominałem na kanale, czyli tak zwanego mającego znaczenie przypadku. Dużo więcej o tym poczytasz w tej książce, jak te metody powstawały, jak on zauważał pewne rzeczy, których inni ludzie nie zauważali. Jak też był też ekscentrykiem, wielu nazywa go szamanem współczesnym, bo żył też później w odosobnieniu. Przez kilka dni w roku, przez kilka dni w tygodniu zbudował swoją taką wieżę tam w lasku, gdzie robił eksperymenty i alchemiczne, i właśnie myślowe, i schodził tak jakby do swoich najgłębszych poziomów psychę. Tam konfrontował się ze swoimi demonami i wracał tak jakby z
powrotem do ludzi. Nie da się tego opisać tutaj w filmie życia takiego człowieka, ale ta książka z powodzeniem przekazuje sens tak jakby, jaki ta postać miała na całą historię. Też dzięki tym obrazom, dzięki tym ilustracjom. Tak widzisz, to jest Illustrated Biography. I te ilustracje naprawdę dużo dają, bo widzisz, poruszamy się często w tej książce właśnie w jakichś tam rejonach po prostu szarości, gdzieś tam dusza, wiesz, te symbole, sny. Trudno to wszystko opisać słowami. Czasem jeden obraz, jeden wycinek z jakiegoś dziennika Junga potrafi ci lepiej zobrazować, o co chodzi, niż te tysiące słów w rozdziale. Jestem tutaj trochę nieobiektywny, bo bardzo mi się to podobała ta książka, ale rozumiem, że nie każdy lubi to, co ja, dlatego dla mnie to 9 na 10, jedna z lepszych biografii, jakie czytałem. Nie czytałem ich dużo, jak wiecie, ale to jest jedna z lepszych. Nie daję jej 10 na 10 tylko dlatego, że mogła być dłuższa i dokładniejsza, ale właśnie na taką pierwszą rzecz o Karolu Gustawie Jungu, żeby go poznać, zobaczyć jego pracę i zobaczyć, jak wpłynął na świat, to jest idealna lektura. Dzięki Wacław, życie poczciwe, zasubskrybuj, a wtedy zobaczysz nowy film i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Hej.